na losowaniu półfinałowym Pucharu Polski edycji PZPN-u. Dzisiejszego losowania dokona młody adept piłkarski Piotrek. Mamy tutaj cztery jajeczka, w nich drużyny, Gwardia, Gwardia Koszarna, Lech Szaplinek, Drawa Drawsko-Pomorskie i Głaz Tychowo. Proponujemy zrobić taką zasadę, że Piotrek wylosuje pierwszą drużynę. Pani Kasia napisze tą pierwszą drużynę. Drugą drużynę, którą Piotrek wylosuje, pani Kasia napisze pod spodem, czyli to będzie już druga para. Ta drużyna się nie spotka z tą pierwszą. I następnie dolosowujemy do pierwszej i do drugiej. Czyli najpierw rozstawienie, a potem. Wiadomo, że zawsze drużyna, która była w tamtym sezonie niżej w tabeli, będzie gospodarzem meczu, tak? Tak było. To... Czy jakieś uwagi? Pytania? Przed losowaniem może to głas. Najwyżej przeczenia. Najwyżej przeczenia. Najwyżej w tabeli robimy tego. Drawa, tak? Drawa, Gwardia, Lech i Głaz. Według kolejności przedniego sezonu. To losujemy? No oczywiście, Głaz, Gwardia. No co? Panie Piotrze, nie pomieszaj. Proszę, proszę. Zamieszaj pan może, zamieszaj. Zamieszamy łapy. Dobra. A wy dziecko dobrze. O, super. Poczekaj, że tam jest to. Poznamy. Brawo. Losujemy na. Czyli następny... Te zespoły się nie spotkają. Na pewno się nie spotkają. No tutaj do napięcia na przykład. Właśnie, bo... No, tak powinno być. Losujemy rywala na Drawę. Tak jest. No ciekawe. Bawiam się, że Gwardia. Dyrektor nie chciał. Nie, ja nie chciałem. Tam jest Gwardia, ale że chyba... Gwardia się okaże. Tam wszystko wiadomo. Lech. No i dobrze. Bez tego sekundy mocy ja nie. Ale mówię, co ja mówię? No. Nie? Jutro przyjedzie tak bardzo, tak bardzo. Życzenia zostały spełnione, nie mam. Nie też. Cieszymy się, że jesteśmy dobrą redakcją. Tak. Przyjazną. Ale to wczoraj. Czyli będzie Lech Czapinek, Drawa Drawsko i Głaz Tychowo, Gwardia Koszalin. Tak jest. Termin do zagrania 28 kwietnia 2010 roku. Finał zaplanowaliśmy na 26 maj. Najprawdopodobniej finał w naszej koszalińskiej, najprawdopodobniej u gospodarza, tak? Czyli drużyny prawie będzie słabo i stara w rankingu. I ziściło się jeszcze marzenie. Wczoraj jeszcze przed meczem mówiłem, że pokonać Gwardię w półfinale, pokonać tutaj drużynę Słaby, a jutro z Gwardii, później w półfinale z Gwardią. No tak już tak tradycyjnie, ze względu na kontakty z Gwardią, bo tam Rosiak, teraz Moraski. Także mecz będzie przebiegał w przyjemnej atmosferze, nie będzie obaw o kibiców, bo innych, także no. Po prostu będzie no. Jest pan zadowolony? Oczywiście. To już dzisiaj mówimy, że będzie z piłkarzami wspólne ognisko, bez względu na wynik. No co, no losowanie jak losowanie. Nie chcieliśmy grać z Drawą. Cóż, no liczyłem, że trafimy na Lecha Czapryny albo na Głaz Tychowo. No udało się rozegrać ten mecz Głazem, znaczy wylosować Głaz i jest dobrze, no co, cieszymy się. Czyli zadowolony, panie zdecydowanie. Zadowolony, nasze oczekiwania się spełniły. Czy Gwardia będzie walczyć o ten puchar, czy możemy liczyć, że będzie 100%? No nic nie odpuszczamy, na pewno będzie cały zespół, znaczy wszyscy, którzy będą zdrowi na ten mecz. No.